Siemano kolano, słuchajcie ludzie, jest noc, a to oznacza, że musimy się bronić w Minecraft. Ale nie będziemy się bronić w normalny sposób, będziemy się bronić z najlepszej broni, jaka kiedykolwiek istniała w grze Minecraft. Najlepszej na świecie, zrobionej ze wszystkich broni, jakie normalnie istnieją w Minecraft. To będzie fenomenalne, więc oglądajcie do samego końca. Dzisiaj moby nie będą spały, nie będą mogły spać. Dzisiaj moby zostaną wszystkie zniszczone, nie będzie po nich ani śladu. Oglądajcie do samego końca, ponieważ naprawdę warto. Zobaczycie, jak wygląda najbardziej potężna broń. I nie, nie jest nią mieczyk z netherytu. Nie, 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 nie. Jest nią właśnie ta tutaj rzecz. Broń połączona ze wszystkich broni. Oddechu smoka, pajęczyny i ognistej kuli. To wszystko sprawi, że będziemy mieć niepokonani będziemy, słuchajcie, niepokonani. Więc dobra, jesteśmy tutaj przygotowani. Póki co jeszcze troszeczkę się boję mobów, ponieważ jeszcze nie mam tej broni, więc chodźmy sobie ją szybciutko tutaj skraftować. Okej, okay, mamy tutaj drewno. I teraz drewno, robimy z drewna troszeczkę patyczków, troszeczkę tego. No serio, akurat mi drewno, musiałeś uciec. Bardzo mi na tobie drewno zależy, a ty musiałeś uciec. Dobra, cyk, okej, okay. I teraz tak, robimy siekierkę, ponieważ siekierka nam będzie jeszcze potrzebna. Oraz jeden miecz. Oczywiście te rzeczy sobie w miarę czasu rozwiniemy, co nie? Zrobimy sobie je żelazne, a wtedy będą jeszcze lepsze, jeszcze bardziej potężne. Okej, okay, teraz przyszedł czas na kraftowanie tego cuda, a crafting tego cuda jest jeszcze lepszy, słuchajcie. Więc tak, jak to było? Okej, okay, tutaj było to, tutaj pajęczyna dodała. I patrzcie na to, uwaga! Nadchodzi. Nadchodzi najlepsza broń na świecie minecraftowym. Uwaga, 3, 2. A może na początku zostawcie subskrypcję. Tak, jak zostawicie subskrypcję, to ta broń się tutaj pojawi. Więc uwaga, 3, 2, 1. I uwaga, bom. Patrzcie na to, co ja tutaj mam, widzicie to? Widzicie to? Ja nie mogę, patrzcie. O, ja cię, co? Ja tego nie mieszczę w ogóle tutaj. Ja tego tutaj nie mieszczę. Ja nie mogę, jakie to jest ogromne. Zobaczcie, jak to wygląda na pasku zadań, widzicie to? To jest fenomenalne. I teraz patrzcie na to, jak to działa. Uwaga, patrzcie na to. Wycelujemy w tego grzyba. Ej, co jest? Nie mogę prawym przyciskiem tym wycelować. Co jest grane? Okej, okay, po prostu potrzebowałem strzał. Już mamy strzały i uwaga, teraz jesteście gotowi. I uwaga, naciągamy i... Bo... Oho. Właśnie tak potężna jest nasza broń. Okej, okay, odzyskałem nasze rzeczy. I patrzcie na to. Taka dziura się tutaj zrobiła. Co ja odwaliłem? Ja nie chciałem aż tak mocno. Dobra, patrzcie, tam jest na przykład zombiak. I uwaga, teraz mam nadzieję, że nie zginę. Proszę, nie gin, Wojtek. To jest jedyne twoje zadanie, uwaga. O, ja cię kręcę. Czekaj, jeszcze raz. O, ja cię kręcę, co tu się dzieje? To naprawdę jest najprzepotężniejsza broń na świecie. Ja nie mogę. Ja nie, weźcie to po prostu ode mnie. Ja z tą bronią jeszcze się znowu zabiję. O, ale to jest potężne. O, ale to jest masakra. No nie, znowu. Jak widzicie, trudno jest przeżyć strzelając z tej broni. Poza tym mam już lagi, słuchajcie. Ponieważ jednak tutaj, no nie jest kolorowo, powiem wam szczerze. Nie jest tutaj kolorowo, patrzcie. Wszędzie jest porozwalane to wszystko. Ojejku, już myślałem, że znowu siebie strzelę. Ja, co tu robi lawa? Ja cię kręcę. Ale to wszystko jest, jakie ja mam lagi, nie? Ja cię kręcę, ja rozwalam cały las. Patrzcie na to, cały las potrafię. O, rozwalmy to. O, rozwalmy tą skałę. Tak, tak, rozwalmy. Rozwalmy tą górę. Rozwalmy ją. Ej, patrzcie, ona dosłownie znika. Znika nam z oczu. A to jest dopiero zrobione z drewnianych rzeczy. Ponieważ kiedy zrobimy... Ojejku, jakie ja tutaj mam lagi. Jakie ja mam lagi, jakie ja mam lagi. Ludzie, ratunku. Nie pokazałem wam tego, jak działa nasza broń w przypadku, kiedy macie jeszcze lepsze rzeczy. A mianowicie rzeczy z kamienia. Więc teraz zrobimy sobie tą samą broń, ale właśnie z kamienia. Więc będzie jeszcze ciekawiej. Naprawdę dzisiejszy odcinek będzie emocjonujący na maksa. Ja cię kręcę. Dobra, cyk, weźmy sobie te... Ile drewna się da, tyle weźmy, dobra. Pięknie, przeróbmy sobie to drewienko. Cyk, i teraz tak. Idziemy tutaj, na początku robimy kill off oczywiście kamienny, żeby wykopać kamień. Gdzie tu jest kamień? O, mamy kamień. Ojejku, bo zaraz do tej lawy wpadnę. Dobra. Kamyszek, kamyszki, kamyszki dropniemy.
O, ale więcej tego kamienia potrzebujemy, ponieważ dzisiaj siekierka, jeszcze siekierka będzie nam potrzebna. Czy z tego dropi w ogóle cokolwiek? Ej, dropią rzeczy, nice, to akurat fajne. Jakie ja mam lagi, ludy! Okej, no i przyszedł czas na kraftowanie tego. Tej broni w odświeżonej wersji, patrzcie na to, uwaga. Mamy to. Dobra, to było chyba na takiej zasadzie. Okej, kusza na środku. Łuk tutaj, trójząb tutaj. Teraz oddech smoka to, pajęczyna to i tutaj to. I teraz dostaniemy tą samą broń, ale jeszcze mocniejszą. Uwaga, ocie panie, co jest grane. Dobra, patrzcie. Po prostu różni się tym, że ma kamienne itemki, co nie? Ale różni się znacznie mocą. Dobra, to mi bardzo tutaj przeszkadza, powiem wam szczerze. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ jeszcze zabije się tutaj rozwalając to. Okej, więc to lepiej zabierzmy stąd. Cyk, cyk, cyk. Pięknie drewienko przy okazji nam się przyda. No i słuchajcie. Słuchajcie. Zróbmy. Użyjmy tej broni. Użyjmy tej broni, uwaga. Bum! Jo, nie mogę, jeszcze mocniejsza jest. Ujo, cię kręcę. Co? Jak ja to zrobiłem? Jak ja się zabiłem? Jak widzicie, trudno jest z tej broni strzelać. Ale opłaca się. Żeby ludzie przestać się bawić w jakieś proste zabawki, takie proste, no nie wiem. Kamienna broń naprawdę to jest najpotężniejsza broń, jaka istniała w Minecrafcie, a ja ją zrobiłem kamienną. Wiecie co, wstyd mi. Powinienem ją zrobić żelazną, przynajmniej żelazną. Powinienem od żelaznej zaczynać, a nie na odwrót. Od jakiejś tam drewnianej. Więc teraz uwaga, robimy żelazną wersję. BOOM! Oh boy. Ja cię kręcę. O, ja cię kręcę, jak to wygląda. Ja nie, ja się boję z tego strzelić. Oficjalnie, ludzie, powiem wam, ja się boję. Dobra, dobra, mam pomysł, okej. Weźmy sobie troszeczkę drewienka i podbudujmy się do góry. To jest dobry plan. To jest bardzo dobry plan. Okej, teraz nam się nic nie powinno tutaj stać. Uwaga, strzelam tam daleko, o, tam. Ja cię kręcę, ale się przestraszyłem, nie? Dobra. Czemu kolejny raz Dobra, przyznajmy sobie szczerze. Ta broń jest na tyle potężna, że nie powinno się z niej korzystać na survivalu. Bo po prostu, no nie wiem, no to nie wychodzi, to nie idzie dobrze. Więc teraz jesteśmy na trybie kreatywnym i będziemy bawić się tą bronią ile się da. Plus zrobimy sobie ją jeszcze w wersji diamentowej oraz netherytowej. Więc jak widzicie, będzie się działo. Uwaga, strzelmy teraz w tą górę. O, ja ci kręcę, ja się nie dziwię, że ja ginąłem. Patrzcie na to, kiedy strzelasz, wypadają z ciebie tak jakby cztery, nie wiem, ile tego jest, ja nie mogę, patrzeć na to. Wypadają same trójzęby, no co jest grane. Ale patrzcie, jak to leci. Ja nie mogę, dobra, tutaj teraz, patrzcie na to, jaką zrobię dziurę, prawda? O, ja ci kręcę, no co jest, ja nie wiem. Dobra, postanowiłem trochę ściszyć głos, ponieważ był stanowczo za głośny. Ja nie mogę. Ta broń sieje totalne spustoszenie. Patrzcie na to. A tam dalej się to ciągnie. No i na trybie kreatywnym można z tą bronią się posługiwać jakkolwiek. Dobra, zajmijmy się teraz kraftowaniem tej broni w wersji diamentowej. Oh boy, nie mogę się doczekać. Dobra, zejdźmy sobie na dół szybciutko. Teraz tak, tutaj to, tutaj to, tutaj to. Kusza na środku, trójząb tutaj. Z tej strony kula. I uwaga, mamy to! Diamentowy! Nie. Co się jeszcze może wydarzyć takiego? Dobra, patrzymy. Co jest grane? Co jest grane? Jak to jest głęboko? O ja... Ej, nie... O nie, dotarliśmy do bedroka! Dotarliśmy do bedroka, ludzie! Ja nie mogę, jakie ja mam lagi! Co jest grane? Ej, jak... O lol, patrzcie, jak strzelam i się obracam równocześnie, to to leci w różne strony. O, widzicie? Można w ten sposób właśnie to robić. Ole jajca! Bo. Ja nie mogę! Dobra, rozwalam tą górę. Ta góra denerwuje mnie.
Ole, trójzębów wylatuje. Patrzcie na to. Co jest grane? O, krowa. Hej, krówka. Potrzebuję jedzonka. O, delfinku, potrzebuję jedzonka. O, jak go wyrzuciło. O, ośmiornica. Już nie ma ośmiornicy. Góra była, góry nimo. O, kwiatki. O, nie ma kwiatków. I teraz na dół, uwaga. Jak, ile to leci w dół. Dosłownie kilka, kilka razy wystarczy, że strzelę. I jest po robocie. I nie ma nic, nie zostaje nic tam na dole. Jest ogromny krater. Robi się ciemno, oby się zaraz moby zaczęły respić. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ten świat jest totalnie niszczony. Ja ci się kręcę. Przestań, Wojtek, przestań. Ten świat ci nic nie zrobił. Ja nie mogę, ja nie mogę przestać. Dobra, jesteście gotowi na netherytową wersję tego, tej broni? Czyli to już jest najlepsza broń, jaka kiedykolwiek istniała w Minecraft. Nie ma lepszej, patrzcie na to. Patrzcie na to, co to będzie za połączenie. Ja się boję, nie? Przecież jakbym ja z tej broni strzelał, nie mając trybu kreatywnego, no nie dałoby się po prostu, no nie dałoby się. Dobra, patrzcie na to. Ja cię kręcę, mamy netherytową broń. Uwaga. Let's go. Oh boy, ja mam jakiegoś laga, jak tym strzelam. Ja cię kręcę, to leci prawie na sam bedrock. Patrzcie, to jeden raz tylko walnąłem. Drugi i uwaga. Trzeci raz i dotarłem do bedrocka. Okej, idziemy na wprost. Ja, patrzcie. Ja nie mogę, co jest grane. Co jest grane? Skraszuję zaraz grę. Co jest grane? Lawa, tutaj lawa, tam lawa. Ja nie wiem, ludzie, co tu się odwala? Co tu się odwala? O, zombiak! Oj, chyba teraz zombiak nie będziesz taki pewny. No właśnie, zombiaku. Za dużo z ciebie nie zostało. Ale dobiję! No właśnie. O, szkielet! No, jak myślicie? Przeżył to? O, ale creeper! Creeper to przeżył? Nie. Okej. Chyba tego również creeper nie przeżył. To jest, nie wiem, to jest odprężające, powiem wam. O, krówka. Co jest grane? To jest coś pięknego. Minecraft jest piękny na nowo. Mogę tak grać w Minecraft. Mogę w ten sposób właśnie w Minecraft grać. Ja nie mogę. Cały Minecraft płonie. Cały świat płonie. Spójrzcie na to. Tutaj był las. Już tego lasu nie ma. Już nie ma. O! Nie wytrzymy, nie? Nie wytrzymy tu. Nie wytrzymy. Dobra, stop! Stop! Okej, stop. Co się stało z tym światem właśnie? Powiedzcie mi, ktoś mi wytłumaczy, co się stało z tym światem? A co tutaj tak robi nietknięte? No właśnie. Patrzcie, jaki to jest ogromny krater. I wyobrażacie sobie, żebym ja teraz tutaj na survivalu z tą bronią biegał? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A najlepsze jest, wiecie co? Kowadło, kowadło. Najlepsze jest to, że tą broń można enchantować. Nie wiem jeszcze na jakie dokładnie enchanty. Można jej dać niezniszczalność, ale nie wiem czy ostrość. Czy można dać na nią ostrość? Sprawdźmy, czy można dać na nią ostrość. Ostrość 5! Jak to w ogóle wygląda? Jak to wygląda pięknie? Ja ci kręcę. O, ja cię... Nie! To jest przepiękne! Koniec! To jest po prostu przepiękne.
i te trójzęby, a w górę aktywowane. Patrzcie na to, dałem to w górę i teraz to zleci? Leci na dół. Ja nie mogę. Wow, to wszystko po prostu się niszczy, ale powoli wtedy. Ja nie mogę. Patrzcie. Ale to kozacko wygląda. Te firebole tam wybuchają do góry. Ale jajca. Ej, dobra, nie. Ludzie, wystarczy, bo ja jeszcze nie wiem, się jakieś psychiczne zrobię. Jak na to patrzę, czemu mi się to tak podoba? Dlaczego destrukcja świata w Minecraft mi się tak podoba? Nie rozumiem tego, ludzie. Najwyraźniej jestem po prostu psychopatą. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam was do sklepu na wajanshop.pl. Pierwsze linka w opisie, ponieważ są tam naprawdę przekozackie rzeczy. A ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluba.